Cześć, z tej strony pan Belfer. Witam Cię w kolejnych edutestach. Tym razem zajmiemy się czymś, czego pewnie byś się na tym kanale i w tej serii nie spodziewał, czyli głośnikiem bezprzewodowym. Można by sobie zadać pytanie, po co głośnik bezprzewodowy w edutestach? A już Ci odpowiadam na to pytanie, to, które może Ci przyszło na myśl. Często jest tak, że na lekcjach mamy problem z tym, żeby puścić dobry dźwięk, bo albo w sali nie ma głośników, albo nie działają, albo nie mamy kabla, który by to był w stanie połączyć, albo chcemy coś puścić z telefonu, a przecież nie ma kabla. No wiecie, znacie tematy, nie? Klasa ma 25 osób, hałas totalny, a wy staracie się coś puścić z telefonu lub z tableta. No nie ma szans. No i z pomocą przychodzą takie urządzenia właśnie jak taki oto JBL. Jego koszt to około chyba 400 zł, jak może nie mniej już nawet. To jest akurat JBL Flip 4. I zaraz Wam zaznaczę, jaka jest ważna różnica między Flip 3 a Flip 4. Ale najpierw trochę o samych parametrach. Do 12 godzin po naładowaniu muzyka działa, więc spoko. I można dwa urządzenia na Bluetooth mieć podłączone jednocześnie. To jest akurat bardzo fajna, niebieska faktura, przyjemny w dotyku, nie jest za ciężki, bo potem są takie trochę większe charge, z których można jeszcze ładować sprzęt. Ten nie ma wbudowanego powerbanka, nie można z niego ładować nic, jego można po prostu ładować. Czyli tak, dwa urządzenia jednocześnie działające przez Bluetooth, bo to jest głośnik na Bluetooth. Ważne, żebyście zwracali uwagę, żebyście kupowali oryginalne, bo niestety są też podróby w sieci. Tutaj odczepiacie, macie port do ładowania, zwykły USB, tak jak do telefonów. I można jeszcze podłączyć AUX, to jest bardzo ważne, czyli możecie sobie wziąć po prostu kompa, którego macie w sali na przykład, włączyć kabelek audio z komputera do głośnika i macie nagłośnienie na całą salę. Jeżeli Wam nie starczy na całą salę, to dlatego warto kupić tą serię czwartą, ponieważ one mają tą tak zwanego JBL Connect i ta funkcja JBL Connect pozwala do 100 głośników takich podłączyć. Czyli wyobraźcie sobie teraz taką sytuację, że stajecie przed wyborem kupienia audio za kilka tysięcy złotych dla szkoły, jakiegoś nagłaśnienia auli, a moglibyście nauczycielom kupić, dyrektorze na przykład, albo moglibyście wy nauczyciele pójść do dyrektora i powiedzieć, że każdy z Was chciałby teraz mieć w sali taki głośnik. Jak macie jakąś, co możecie mieć, Jezu, jak to się nazywało? No wiecie, te występy takie uczniowskie. To możecie po prostu użyć tego jako nagłośnienia, bo one będą się ze sobą komunikowały, będą sobie przesyłały dźwięk i można je porozstawiać na wszystkich narożnikach i będzie działało. Oczywiście będziemy teraz rozmawiali o tym, czy uczniowie nie wezmą. No to kwestia już zaufania oczywiście, nie? Ale super funkcja, nie? Do 100 takich głośników można podłączyć w sieci JBL Connect i tylko to tej serii czwartej mają takie. No i teraz można by sobie zadać pytanie, jaka jest siła tego dźwięku. Ja Wam nie pokażę, ponieważ jest właśnie 1:30, kiedy nagrywam ten filmik. Więc u mnie w domu wszyscy śpią, ale mogę Wam puścić kawałek, żebyście zobaczyli, jaki jest dźwięk fajny. Ja na przykład ostatnio jestem uzależniony od tego głośnika, gdziekolwiek wychodzę, no to gdzieś tam go sobie biorę ze sobą. Ma fajny bas. Okej. To w ogóle nie jest max, zresztą nie, to nie jest 1/3 tej mocy. Możecie sobie sterować. O, tu ma guziki, trochę niewidoczne, ale play. Widzicie? Można podgłaszać plus, minus i przytrzymać ten guzik Bluetooth, żeby można było zsynchronizować z kolejnym urządzeniem na przykład, nie? A! I fajna rzecz, jest wodoodporny. Naprawdę totalnie wodoodporny. Można wpaść do wody, do basenu, wymiecie go i nic się z nim nie wydarzy. Także dlaczego dla mnie to jest sensowny zakup? Bo często miałem problem z nagłośnieniem na sali. Chciałem puścić jakiś film, nie wiedziałem jak nagłośnić, bo sale nie miały na przykład żadnego audio, żadnych głośników, albo te małe takie, wiecie, za 30 lub 40 zł. To jest bez sensu. Kabel się łamie raz, dwa, trzy. Naprawdę, warto raz na jakiś czas kupić taki głośnik, dać nauczycielowi i niech nauczyciel go ma ze sobą, jak chodzi po salach, szczególnie mówię o tych wędrujących nauczycielach, bo dzisiaj, kiedy puszczamy dużo materiałów filmowych czy jakichkolwiek innych dźwiękowych, no to no muszą dzieciaki słyszeć, nawet te, które są dalej postawione. Jak zainwestuje szkoła w kilka takich głośników, to możecie już je podłączyć w jakąś sieć. Jak będziecie mieli jakąś imprezę szkolną, to może ją nagłośnić za pomocą takich głośników. Ja na pewno będę moją dyrektorkę do tego namawiał. Także JBL, głośnik na Bluetooth, Flip 4. Taka dzisiaj była recenzja. Mam nadzieję, że Wam się przyda do czegoś ta wiedza. Że głośniki Bluetooth to nie tylko uczniowie, my też możemy z nich korzystać. Tym bardziej, że coraz więcej urządzeń przecież jest mobilnych, więc jak chcemy coś puścić, zobaczcie, z telefonu, to mogę puścić jakiś dźwięk, jakąś muzykę i wszyscy będą to słyszeli. Dobra, to tyle na dzisiaj i do zobaczenia na kolejnych edutestach.
Cześć, trzymaj się. Zachęcam do komentowania, jak masz jakieś pomysły albo propozycje do tego, co mógłbym jeszcze przetestować, to pisz w komentarzach pod tym filmem albo gdzieś tam, gdzie się da. Albo pisz do mnie wiadomości i zasubskrybuj oczywiście, nie? I daj łapkę w górę. I powiedz innym, że jest taki kanał. No, dobra, to wszystko. Trzymaj się, cześć.